Jest maszyna w miarę wyczyszczona po ostatniej jeździe na pogranicza gravel. Więc elo, welorowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam opowiem, to o ostatniej imprezie gravelowej 250 km na Kujawach, niedaleko miejscowości, w której mieszkam, bo w Radziejowie. To niecałe 30 minut jazdy samochodem na upartego. Jakby było trochę więcej czasu, to można by było pojechać i rowerem, wrócić tutaj z powrotem, zrobić sobie taką rozgrzewkę i rozjazd. Tym bardziej, że siły były praktycznie do samego końca. Więc opowiem Wam mniej więcej, jak wyglądała impreza. Co było na plus, co było na minus, jak się sprawdził sprzęt i może chciałbym wspomnieć o strategii Radka Gołębieskiego, o przebiegu w ogóle całej tej jazdy, jak to wszystko wyglądało i czy mogło być lepiej. Jeżeli chodzi o samą organizację, to naprawdę bardzo fajna impreza. Tutaj klub Zryw z Radziejowa postarała się, aby prawie wszystko było dopięte na ostatni guzik. Bardzo fajna miejscówka, jeżeli chodzi o bazę. Bufet na starcie, na mecie, elegancki. Możliwość wykąpania się po całej tej przygodzie to też naprawdę było coś fajnego, bo no, na pewno postawiło na nogi. Pakiety startowe, trackery. No tutaj, jeżeli chodzi o atmosferę, było naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Ale jeżeli chodzi o trasę, no... Jeżeli chodzi o trasę, no to tutaj każdy, kto to przejechał, no to się delikatnie przyczepia, może mniej delikatnie. Kurde, jakieś końskie muchy. Ja to mam zawsze pecha. Z tymi owadami. Specjalnie się dzisiaj ubrałem na czarno. Trasa nie do końca zgodna z opisem. To miała być ładna, szybka trasa z asfaltami, ładnymi szuterkami, ale no niestety tak nie była. Nawet każdy, kto obejrzał tą relację, widział, że było dużo piasków, było dużo tak zwanych ujebów, były nieprzejezdne single, był odcinek dający mocno w kość na 190 km w miejscowości Piaski, były piaski, które każdemu się już na pewno dały we znaki, nawet sam Radek Gołębieski musiał w pewnym momencie zejść i rower przeprowadzić. Patrzcie, podobny kolor skuterka co mojego roweru, widzieliście? Ten odcinek można było sobie naprawdę darować. No zagra, no tam się nie da jechać po tej drodze. Idę i idę już pod paru minut. Nie wiem co to wymyślić. Nie wiem co to wymyślić. Po części rozumiem organizatora, bo klub Zryw wywodzi się tak naprawdę z MTB. Mieliśmy okazję swego czasu pościgać się na Mazowie u Czarka Zamany. I myślę, że jakieś pewnie takie korzenie trochę z tego zostały. Nie mam pretensji ogólnie, że była taka trasa. Jedynie mam pretensję, że można było to lepiej opisać, bo też nie jedna osoba się pytała organizatora, czy trasa jest łatwa, szybka, przyjemna. Nawet w opisie na stronie też była taka informacja, że jest łatwa, szybka i przyjemna, ale niestety taka nie była. Uważam, że trasa była trudna. Są to Kujawy. Można było się tego spodziewać, ale no wiem, że na upartego można gdzieś tam rzeźbić i znaleźć jakieś fajne tereny. Ewentualnie dać czasami trochę więcej asfaltu niż tych ujebów, czy tak zwanej pachulszczyzny. Akurat tak się składa, że też startowała Wisła 1200, więc może to miało być taka, nie wiem, ćwierć wisełka. Może nawet nie ćwierć, jedna piąta wisełki, o, gdzieś tam mniej więcej. Bardziej wszyscy są w szoku, że Radek nie wystartował na Wiśle 1200, a startował co rok i mówił, że zawsze startować będzie. A tutaj takie zaskoczenie, że pojawił się na pogranicza gravel. Kolejna kwestia to bardzo duża ilość zakrętów. No wywijasów, kurde, zakrętasów od groma. Policzyłem z ciekawości, bo dużo osób pisało, że o coś tam, że często pomyślicie trasę, dlaczego tak jest, czy wam komputerki źle pokazują. No ja pojechałem na IGP Sporcie IGS 800, Radek chyba jechał na jakimś Garminie, tam chyba któryś z chłopaków, co z nami jechał, też miał Wahoo, więc to nie była kwestia urządzeń, tylko było łącznie 220 zakrętów, mniej więcej. Tak policzyłem sobie wczoraj na Strawie z ciekawości. Przez pierwsze 100 km było 100 zakrętów, więc no dosyć sporo. Trasa, no...
No nie dziwcie się, nie dziwcie się, że można było się pomylić, bo no, przy takiej ilości zakrętów, chyba jak policzyłem, no to może było z 5 takich pomyłek z mojej strony, no ale no na 225, no to jest taki malutki procent, za 2% trasy, no więc no nie była łatwa, jeżeli chodzi o nawigowanie, ale ogólnie trasa była przyjemna, jeżeli chodzi o widoki, krajobrazy, no to mi się podobało. Ostatnie te 50 km zaraz za tymi piaskami, za tym sklepem, co tam stanąłem, też było już naprawdę spoko do samego końca. Jakby ta trasa była jak te ostatnie 50 km, to była naprawdę elegancka. Na szczęście cały ten może delikatny niesmak, jeżeli chodzi o nawierzchnię przez te 200 km, rekompensował wjazd na metę, gdzie tam okrzyki, fanfary, zimne piwko, zero. Świetna atmosfera, naprawdę to wszystko, jakby tak nagle człowiek wziął, wyłączył mózg, zapomniał o całej reszcie i już wszystko było cacy. Oprócz piasków jeszcze, jakbym miał dodać, ten sigielek taki, kurde, kompletnie nieprzyjazny, też to można było sobie darować. Nie wiem, co tam poszło nie tak, że ktoś puścił takim singlem, który był totalnie nieprzejezdny przez nikogo. Kto to wymyślił? Prawie jak Wisła 1200, co? Chyba coś się komuś pomyliło, kurde, z tym planowaniem trasy. Bo tam się nie dało przejechać, a jednocześnie był troszeczkę, bym powiedział, niebezpieczny, bo tam był taki spad, trawers, gdzie no, jak ktoś nie wyrobiłby na zakręcie, to mogłoby być troszeczkę niemiło. Ale trudno. Trzeba brać pod uwagę, że to też ich taka pierwsza impreza, więc pewnie wyciągną jakieś odpowiednie wnioski i pewnie w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej, bo ogólnie uważam, że było bardzo, bardzo fajnie. Przejdźmy do sprzętu. Jak wiecie, jechałem na Crossie Eskerze RS w malowaniu Hulka. Rower, można powiedzieć, spersonalizowany pode mnie. Do tego jechałem z licznikiem IGP Sport IGS 800, który mnie nawigował dosyć przyzwoicie, powiem szczerze, jak na IGS-a. Te liczniki są znane z tego, że one niestety, jeżeli chodzi o powiadomienia, pokazują jakby tam, powiedzmy, o 30 metrów za późno. Więc trzeba też delikatnie brać poprawkę na to, że trzeba było skręcać wcześniej niż pokazywał licznik, ale ogólnie nawigowanie nie było jakieś złe. Powiadomienia o skrętach były w miarę za każdym razem, więc tutaj licznik mi się sprawdził. Jeżeli chodzi o baterię, no to tutaj producent zapowiada, że łącznie ma wytrzymać on 50 godzin. Był on naładowany do 100%, a po tych 9 godzinach jazdy zostało mi jeszcze 75%. Więc myślę, że te 50 godzin, no to raczej ciężko będzie osiągnąć, jeszcze dodając jakieś czujniki czy nawigowanie, ale te 40 około to można spokojnie z tego licznika wyciągnąć. O liczniku za niedługo będzie film, bo już chciałbym właśnie podsumować troszeczkę test, dlatego też się odważyłem na tym liczniku pojechać ten wyścig i mówię, za niedługo będzie recenzja tego licznika. Teraz jeżeli chodzi o rower, to mi się sprawdził, już byłem z niego bardzo zadowolony. Ma on ogromną przewagę, jeżeli chodzi o szutry i asfalty. Trochę nieco gorzej radził sobie jakby w terenie, no ale no nie można mieć wszystkiego w jednym. Jest to rower gravelowy, szybki, na dosyć dobre tereny. Tu oczywiście będzie kwestia jeszcze pomodzenia trochę z oponami i żebym wiedział, że będą takie tereny, jakie były, to też na pewno wybrałbym inny zestaw opon, bo mam jeszcze dwa komplety: Wolfpacki, Super Speedy i Pirelki Cinturato Gravel Mixed, i chyba bym się zdecydował na Pirelki. No raczej, jakbym wiedział, że tyle będzie piachów, to chyba stanowczo wybrałbym Pirelki, ale no, mądry Polak po szkodzie. Napęd działał bardzo dobrze przez cały czas. Z chłopakami, co jechałem, to zauważyłem, że prawie wszyscy jechali na napędzie typu SRAM, tylko że wszyscy na AXS-ach, a tylko tutaj jeden taki się znalazł jeszcze na mechanice. Zresztą też niektórzy byli w szoku, że każdy, kto tam się ścigał, jechał w SPD, a ja tutaj w jakichś takich łabakach, które się uginają, i na szczęście to też są SPD-ki, ale no, sprawdziły mi się tutaj bardzo dobrze, bo
świetna wentylacja do tego, jak trzeba było gdzieś przejść, to nie było problemu. No uważam, że świetne buty. Na tyle świetne, że ostatnio wyhaczyłem promocję i z 700 były przecenione na 360 i kupiłem je na zapas, bo w tych butach jeżdżę już 3 lata. Jeszcze się nie rozwaliły, choć nie wyglądają na takie, żeby miały wytrzymać 3 lata, a w nich trenuję, ścigam się i jak dojeżdżam do pracy w tych butach, to oczywiście jeszcze w nich chodzę, więc one tylko brakowałoby, żebym jeszcze w nich spał i by było 24 godziny na dobę. Więc naprawdę świetne buty i mimo, że nie mają jakiejś twardej podeszwy, to jakoś na przykład nogi mnie w nich nie bolą, kolana, nic, więc dziwna sprawa. Bikefitterzy odradzają takie buty, a mi się jeździ w nich naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale to zobaczymy, może jeszcze kiedyś coś tam wspomnę o tych bucikach. Koła od Vinci kręciły się lekko, ale niestety jeżeli chodzi o opony, to powiem szczerze, że tragedia. Nie były to one dostosowane, powiedzmy, do tutaj tych warunków, a zresztą już one mają przejechane około 1400 km i zobaczcie, jak one wyglądają z tyłu. A ja starałem się jeździć na nich głównie po shooterkach. Specjalnie, żeby się szybko nie zużyły, ale niestety tak nie jest. Więc o nich będzie jeszcze osobny film, bo chciałbym zrobić nieco aktualizację, jeżeli chodzi o te opony, bo one nie tylko się szybko zużywają, ale wcale nie są takie świetne, jakby się wydawały. Jeżeli chodzi o torebeczkę, to jest ona od Crossa. Tutaj o, nawet przez to, że przesłania ona logo tutaj takie, które jest pod spodem, to specjalnie na torebeczce też jest taki wzorek. Nie rozumiem tutaj koncepcji Crossa, dlaczego wszystkie rowery gravelowe mają otwory tutaj sobie od góry, żeby można było na przykład taką torebkę przymocować, ale stworzyli torebkę wodoodporną, fajną, ale na opaski, które oczywiście te opaski będą pewnie rysować tutaj ramę, więc nie rozumiem tej koncepcji. Tutaj w środku miałem włożonego trackera i mam włożony też tutaj taki zestawik, jeżeli chodzi o taki przypornik, piórnik. Dobra, w tym piórniku mam dętki, jedna szosowa, druga gravelowa, no bo też tego piórnika używam na szosie, nie chce mi się co chwilę przekładać tych dętek. Mam pompkę Cyc Plusa elektroniczną z wyświetlaczem i ewentualnie łyżki do opon, jakby coś tam się podziało. Na szczęście tym razem bez awarii. Więc jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania odnośnie sprzętu, to oczywiście pytajcie. A teraz przejdźmy do przebiegu trasy oraz strategii, można powiedzieć, mistrza. Start był dosyć spokojny i całe szczęście, bo akurat takie starty lubię. Mieliśmy okazję pojechać w większej grupie. Osoby, które też no, nie są jakoś mocno wytrenowane, też były w stanie jechać z nami bez żadnego problemu, mimo że jechaliśmy na początku 3 dychy, ale to było tam po asfalcie i z wiaterkiem, więc to nie był jakiś tam super mega wyczyn. Mało. Lokale, co to jest? Lecimy! Będzie ogień. Prędzej czy później musiało się zacząć jakaś delikatna rzeźnia. Już nie pamiętam, najpierw Darek wystartował i tam mniej więcej, no nie było jeszcze jakiegoś ognia, ale później zaczął Radek poprawiać, atakować i próbować odjechać. Teraz mu się udawało, to później jakoś dało radę go dogonić, później odjechał. Przez dłuższy czas on jechał na czele, ja jechałem w pogoni, mając go mniej więcej w zasięgu wzroku. Niektórzy mogą być zdziwieni, dlaczego nie chciałem z nim jechać bezpośrednio, jakby powiedzieć face to face. Z bardzo prostych przyczyn. Radek bardzo dobrze technicznie radzi sobie w terenie. I teraz się nie dziwię, dlaczego on lubi takie cięższe imprezy. Bo faktycznie w momencie, kiedy wjeżdżaliśmy do lasu czy na jakieś ujeby, to automatycznie on odjeżdżał. Nie wiem, czy jechał wtedy mocniej, czy po prostu jego lekkość, bo podejrzewam, że waży niecałe 70 kg, czy ten ewentualnie rower z delikatną amortyzacją dawał mu tą przewagę, że faktycznie no, odjeżdżał nam na momencie. Ach, już nie poddaję się. Od razu przeatakował.
Powiem szczerze, przez pierwsze 100 km mieliśmy średnią około 30 na godzinę. Tempo było takie, że chyba tam z mocy znormalizowanej było chyba z 230-240 W, czyli no nie mało, ale też nie był to jakiś super tam mega wyczyn, więc można powiedzieć, że tak akceptowalnie. Później jak Radek odpuścił trochę, jechaliśmy w grupie, to jechało się naprawdę bardzo rekreacyjnie. Mógłbym rzec, teraz mam jakby trochę do siebie pretensje, że w momencie, kiedy tam jechaliśmy po zmianach, po jakichś ładnych asfaltach, że może ja nie zaatakowałem, bo czułem się dobrze, mogłem coś spróbować odjechać, może to też by troszeczkę inaczej się potoczyło, no ale wiadomo, no miałem nadzieję, że do samego końca dojedziemy razem i tam może ewentualnie przy końcu trochę przeatakować. Ale zaczęły mnie łapać skurcze i musiałem jechać naprawdę, zwolnić trochę tempo, żeby te skurcze puściły. Skurcze zaczęły mnie łapać tutaj w tym miejscu. Wtedy Radek już delikatnie zaczął odjeżdżać. Jak już skurcze puściły, zacząłem jechać nadal swoje. Cały czas miałem go w zasięgu wzroku. No i piaski na sam koniec, znaczy na 60 km przed metą zrobiły swoje. To tam można powiedzieć, że wszystko się rozegrało. Radek z tego co mówił, no to tam część tych piasków przejechał, a część no już później prowadził, tak samo jak ja. Ja praktycznie od samego początku prowadziłem. Szkoda, że może nie spróbowałem też spróbować rzucić rower na plecy i jakoś tam z tym rowerem przebiec. Może też by to coś tam dało, ale no trudno. Wyszło jak wyszło. Radek jest mocny, ale plus jest taki, że ja w tym roku też nie jestem słaby. Myślę, że jakby te tereny były trochę lepsze, bo generalnie myślałem, że te tereny są idealne pode mnie, że nie jest za długi dystans, nie jest górzyście i że będą też futerki premium, ale tu się okazało, że tereny jednak finalnie były pod Radka i to na pewno jakoś tam przeważyło o tym, że zwyciężył. Więc mam nadzieję, że jeszcze nieraz uda mi się stanąć z Radkiem na starcie, że będziemy mogli jeszcze trochę porywalizować. Tym bardziej, że wspominał, że takie dwusetki bardziej mu się ostatnio podobają. Więc dziwna sprawa, no ale zobaczymy. Mam nadzieję, że ja będę mógł też w końcu pojeździć coś dłuższego. Bo rower okazuje się, mimo tego, że jest to taka bestia aero, to jest bardzo, bardzo wygodny. I tutaj, jeżeli chodzi o kwestie podczas jazdy, co tam manewrowałem z kierownicą, no to ona mi się finalnie nie opuściła. Ja miałem takie wrażenie, że ona się opuściła, a ona po prostu, ta kierownica, te łapy były po prostu źle ustawione i one bardziej były takie na wprost, a może nawet troszeczkę w dół. Zanim wystartowałem, to miałem przejechane naprawdę niewiele kilometrów, bo jakieś 200, więc na takich zwykłych treningach no nie czułem, żeby to jakoś sprawiało mi dyskomfort, ale w momencie, kiedy już ta ręka się spociła, kiedy zaczęło być już troszeczkę ciężej, no nie czułem się pewnie z tym chwytem, jak tak było ustawione, więc musiałem to podnieść. Teraz kierownica jest nienaturalnie, bo ona powinna być bardziej do tyłu, a te klamki po prostu będą musiały być bardziej cofnięte, więc to będzie po prostu kwestia do poprawienia. Ale podsumowując, z całej tej imprezy jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jestem zadowolony, mówię, z organizacji, nie licząc troszeczkę tej kwestii, jeżeli chodzi o opis trasy. Zadowolony jestem z miejsca, w końcu nie czwarty, w końcu nie poza podium, tylko drugi. Raczej większość się spodziewała, że Radek będzie pierwszy. No ja przyznam szczerze, że miałem cichą nadzieję, że uda mi się do samego końca z nim porywalizować, ale no 11 minut. 11 minut różnicy, niby nie dużo, niby nie mało. Przeliczając to na średnią prędkość, no to jest pół kilometra na godzinę różnicy. Jak widzicie, niby się czasami zastanawiacie, że o pół kilometra na godzinę, no to nie jest dużo, a jednak finalnie może mieć to jakieś znaczenie, czyli wiecie, opory powietrza, opory toczenia, nasze opory, waga, waty, kilogramy, to wszystko ma w gruncie rzeczy dosyć spore znaczenie, jeżeli ktoś ma ambicje, aby ścigać się z najlepszymi. Ja miałem okazję stanąć z najlepszym ultrasem gravelowym w Polsce, który też czasami ma gorsze dni, który też czasami nie staje na podium, czy tam na najwyższym miejscu, ale jednak zdarza mu się to bardzo często.
To nie jest ostatni start, jeszcze kilka imprez gravelowych i może szosowych w tym roku będzie, więc trzymajcie kciuki, aby ta forma jeszcze szła coś tam do góry, bo jest ona już na wysokim poziomie, ale może jeszcze coś tam idzie podszlifować, zobaczymy. Jeszcze jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście pytajcie. I co, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.